Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście z cyklu Rozmowy przy sztuce. Dzisiaj nie jesteśmy w siedzibie domu aukcyjnego, ale w pięknej willi w podwarszawskim Konstancinie. Razem z nami jest dziś pan Artur Winiarski, który zarządza pięknym, wspaniałym Muzeum Sztuki w willi Le Fleur. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arturze, pierwsze pytanie, właściwie taka prośba, żeby pan nam w kilku dosłownie zdaniach opowiedział o historii tego muzeum. No, historia muzeum zaczyna się w zasadzie, zbiega się z historią budowy kolekcji przez Marka Le Fleura, która została kształtowana od lat 90., a przybrała takiego formalnego kształtu w postaci muzeum, w którym teraz jesteśmy, od 2010 roku. W 2010 roku, 20 maja, oficjalnie otworzyliśmy się dla zwiedzających, bo myślę, że zawsze ta taka wizja muzeum otwartego czy kolekcji otwartej dla pana Le Fleura była bardzo ważna. No i od 2010 zaczęliśmy, naszkicowaliśmy taki plan organizacji wystaw, głównie bazujących na kolekcji tych artystów, których tutaj mamy. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo duży obszar do zagospodarowania, ponieważ ci artyści nie mieli w Polsce wystaw, nie było literatury, więc jakby no, szeroka perspektywa stała przed nami i to konsekwentnie realizowaliśmy w postaci wystaw corocznych, monograficznych, poświęconych artystom z tak zwanej Szkoły Paryskiej. Bo podkreślmy, że muzeum jest absolutnie przedsięwzięciem prywatnym. Tak. Rozumiem. Nie ma żadnych dofinansowań z państwa, czy w ogóle z pieniędzy publicznych, prawda? Nie, to jest to jakby coś, co dla mnie jest wyjątkowe, dla mnie obserwatora rynku sztuki od 30 lat, ponieważ oczywiście mamy w Polsce prywatnych kolekcjonerów, ale znakomita ich większość, powiedziałbym, że prawie wszyscy, raczej trzymają swoje zbiory no, w cieniu. Jeżeli je udostępniają, to udostępniają dość okazjonalnie. Część z nich, niektóre obiekty, przy okazji wystaw w publicznych muzeach polskich, z którymi czasami współpracują. Natomiast tutaj, w przypadku willi Le Fleur, wydaje mi się, że jest coś o tyle niesamowitego, jeżeli chodzi o w ogóle o polski rynek sztuki i polską tą domenę sztuki, że jakby kolekcja prywatna nagle staje się kolekcją w pewnym sensie publiczną, prawda? Że jest to przedsięwzięcie, które przekształca de facto prywatne zbiory, a właściwie może nie tyle przekształca, ale upublicznia je, czy daje możliwość wszystkim jakby w oglądaniu, w uczestnictwie, prezentuje to w sposób bardzo spójny. To jest właściwie, to mi przychodzi na myśl, jeżeli w momencie, kiedy byłem u Państwa i to wszystko oglądałem, to myślę sobie, że ktoś, kto na przykład nigdy nie miał kontaktu ze sztuką albo miał bardzo powierzchowny kontakt ze sztuką i tak naprawdę przychodzi do Was, to wchodzi w jakiś uniwersum, które jest doskonale spójne, prawda? Ponieważ mamy z jednej strony obrazy z jakiegoś konkretnego kręgu, profilu czy okresu czasu, ale do tego dopełnia to całe wnętrze. Meble, wyposażenie, podłogi, no wszystko. Dlatego uważam, że takie przedsięwzięcie jak Willa Le Fleur jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym, ale bardzo godnym naśladowania i przede wszystkim robi, wydaje mi się, bardzo dobre wrażenie dla kogoś, kto dopiero właśnie się sztuką zaczyna zainteresować, a takich osób w Polsce jest bardzo dużo, bo osób, które się sztuką rzeczywiście interesują, jest niewiele, natomiast sztuka w ostatnich latach coraz bardziej jakby zyskuje na popularności. Mi się wydaje, że trzeba chyba było zwrócić uwagę na to, jaki był stał etos za kształtowaniem tej kolekcji i wizji takiej. Myślę, że to jest etos kolekcjonera wzięty troszeczkę z zachodu, bo w Polsce takich przykładów, powiedzmy sobie szczerze, nie było. Więc mogę powiedzieć, że raczej na zachodzie właśnie takie otwarte kolekcje, na przykład kolekcja Oskara Geza w Szwajcarii, Muzeum Petit Palais w Genewie, były bardzo dużym przykładem, gdzie właśnie zgromadzona olbrzymia kolekcja i też można powiedzieć w dużej mierze ukierunkowana, służyła po to, żeby po prostu tą przygodą kolekcjonerską się dzielić z publicznością. Sięgnijmy dalej. We Francji kolekcje powojenne, na przykład Fundacji Mechtów na południu Francji, w Stanach Zjednoczonych Muzea Izabeli Stuart Gardner, czy na przykład
inne w Filadelfii, muzea prywatne oczywiście, były takim przykładem do naśladowania, żeby to samo stworzyć w Polsce. I myślę, że dlatego w Polsce to muzeum jest dosyć wyjątkowe. A gdyby pan miał tak określić właściwie w jednym zdaniu profil obrazów, które tu się znajdują, to znaczy, bo tak powiedzmy kolokwialnie, jak ktoś... Jak słyszę o Muzeum Le Flair, no to zwykle pojawia się termin szkoła paryska. Mhm. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to jest coś szerszego? Bo mnie się wydaje, że jednak właśnie nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że wchodząc tutaj widzę nie tylko piękne obrazy ze szkoły paryskiej, czyli rozumiem z okresu międzywojnia, ale też inne rzeczy. Widzę rzeźby zakopiańskie, tak? Także widzę meble Art Deco. Tu zbiega się na pewno też kilka wątków, bo po pierwsze nie ma jasnej definicji szkoły paryskiej, my do tej pory jej nie mamy. To jest to trochę taki termin, którym się posługuje, żeby zwrócić uwagę na środowisko artystów, obcokrajowców, którzy pracowali w Paryżu. Ale kolekcja, no oczywiście to są artyści, którzy pochodzili z Europy Środkowo-Wschodniej, tak w bardzo dużym uogólnieniu, którzy wyjechali do Francji. I to jeszcze nie tylko w międzywojniu, ale jeszcze przed I wojną światową, tak około 1900 roku. I no jak można zwrócić uwagę to, co się dzieje tutaj na ścianach, to jest po prostu takie odbicie tego, co się działo w Paryżu, różnych nurtów. Dlatego ta sztuka, mimo tego, że jest pod jednym szyldem szkoły paryskiej, takim dosyć rozmytym terminem, to pokazuje bardzo dużą różnorodność tego, co się działo we Francji. I to jest z jednej strony to, czym się kolekcjoner zainteresował. Bardzo ciekawe jest to, że już w czasie, kiedy funkcjonowało muzeum, czyli od 10 lat, ta kolekcja też się troszeczkę zmieniała. Oczywiście ewoluuje kształt, powiedzmy, no, smaku kolekcjonera, jego zainteresowań, pozyskiwania ciekawych obrazów. Można powiedzieć, że ta kolekcja się kształtuje. I ja bym powiedział, że ona się kształtuje nie takim kluczem tylko i wyłącznie narodowym, przynależności, że to są artyści związani tylko z Polską, ale kontekstowym bardziej. Czyli po prostu opowiadamy o środowisku Paryża, powiedzmy międzywojnia, lat 20., lat 30. Punktem wyjściowym są oczywiście artyści, którzy wyjechali z Europy Środkowo-Wschodniej. Polski przed wojną, pierwszą wojną światową nie było na mapie, więc no oczywiście to był taki konglomerat różnych artystów z ziem wschodnich, okolic Lwowa, Wilna, no ale absolwentów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, w Krakowie. I to środowisko, wtapiając się, można powiedzieć, w paryski pejzaż Montparnasse'u, tam się rodzą nowe przyjaźnie, zapożyczenia, wpływy i tam występują różni artyści, na przykład Ossip Zadkin, Amadeo Modigliani, więc na przykład tych artystów nie możemy po prostu pominąć w naszych zbiorach, mimo tego, że oni akurat z Polską nie mieli nic albo niewiele wspólnego. Więc jakby kolekcja w miarę upływu czasu też stała się taką kolekcją bardziej kontekstową. Oczywiście to jest wynik tego, że chcieliśmy jakby stworzyć muzeum, które jest muzeum uprofilowanym. No właśnie. Skupia się na konkretnym okresie, więc jakby pokazujemy z jednej strony to, co się działo w Paryżu w latach 20. i 30., ale z drugiej strony bardzo istotne i myślę, że równie ważne jest po prostu tutaj smak kolekcjonera, to, co on lubi, czyli po prostu no, jego intuicje, jego zamiłowania, zainteresowania, które być może nie wynikają z oczytania, bo nie jest historykiem sztuki, ale powiedzmy z takiej intuicji wizualnej, której już podczas tych lat pracy, kolekcjonowania nabył. No i stąd na przykład się bierze właśnie Szkoła Zakopiańska, która jest powiedzmy takim z jednej strony manifestem odradzającej się sztuki polskiej po I wojnie światowej i w międzywojniu, a z drugiej strony takim zassaniem tych właśnie nurtów nowoczesnych, czyli skubizowania tej rzeźby, zgeometryzowania formy. Więc to jest połączenie tematyki ludowej w pewnym sensie, a z drugiej strony... Tak, a z drugiej strony ta forma jest nowoczesna. Oczywiście wystawa światowa w 25 roku w Paryżu no, pokazała, że ci artyści polscy, którzy właśnie tworzyli w takim stylu, no, zajęli bardzo poczytne miejsce.
jak chociażby Stryjeńska czy Szczepkowski, prawda? Tak. A pytanie jeszcze o to, co pan robi, takie dość trywialne, ale wydaje mi się, że z tego właśnie, co pan powiedział, bo z jednej strony jest właściciel, który w jakiś sposób no, kieruje takim ogólnym kursem tego muzeum, ale z drugiej strony jest pan jest historykiem sztuki, prawda? Tak. I teraz pana działalność w tym muzeum, z tego co widzę, polega właśnie na czym? Na dojściu do, znajdujecie, nie wiem, odkrywacie jakiegoś artystę i nagle co? I pan potem no, bada jego historię, dąży do nie wiem, odkrycia jakichś białych plam w tej twórczości, czy niech pan to jakoś przybliży. Znaczy tutaj trzeba też wrócić oczywiście do historii muzeum, bo ciągle ten temat nam powraca. To jest tak, że wizja kolekcjonera, dla mnie przynajmniej, jest bardzo istotna i oczywiście pan Marek Refler ufundował to muzeum. To jest niezwykle gigantyczna praca samego poświęcenia kolekcji, pokazania tej kolekcji, pokazania budynku i jakby moim zadaniem było wyłowienie tych tropów czy uwypuklenie tych zainteresowań kolekcjonerskich i w pewnym sensie też no, odszukanie historii, które za tym stały, bo można powiedzieć, że razem z tym, jak obrazy zostały pozyskiwane, kupowaliśmy bardzo dużo literatury dotyczącej tych obrazów, czyli na przykład badaliśmy, gdzie te obrazy były eksponowane za życia artystów, prawda? Ale też otaczaliśmy się literaturą zachodnią, która dotyczyła tych artystów. I to jest jakby całe takie know-how przeniesione w zasadzie z zachodu, bo powiedzmy tej literatury na zachodzie było troszeczkę więcej. I teraz jakie było moje zadanie? No, ono było dosyć trywialne od początku, bo na początku ja tak naprawdę musiałem wszystko to zinwentaryzować, bo to już były naprawdę też w 2010 zbiory dosyć rozbudowane. Więc prosta procedura inwentaryzacji. No i później oczywiście, jak to udało się okiełznać, to zaczęła się historia sztuki, taka prawdziwa. To znaczy wyszukiwanie związków między tymi artystami, budowanie wiedzy o środowisku. Równolegle to się wszystko działo z tym, że jakby tych artystów pokazywaliśmy, bo zaczęliśmy pracę w 2010 roku jako muzeum, a już w 2011 roku była monograficzna wystawa Alicji Halickiej. Mhm. Więc jakby od razu ukierunkowaliśmy się w ten sposób, że ta wiedza, którą my pozyskujemy jako historycy sztuki w oparciu o kolekcję pana Refflera, zostaje przekazywana dalej zwiedzającym. I dla nich to jest również nowość, bo to jest sztuka, której oni wcześniej w Polsce nie widzieli. No właśnie, bo to jest moim zdaniem rzecz bardzo istotna, że nie tylko robicie wystawy, ale też właśnie wykonujecie taką ogromną pracę właśnie szukania wszystkich informacji dotyczących danego artysty, prawda? I to się wszystko jakby finalizuje też, jak rozumiem, w katalogu wystawy, tak? Tak. Przy każdej wystawie jest wydawany katalog. Tak. Czyli naprawdę działacie jak takie pełnoprawne polskie publiczne muzeum, z tą przewagą, że tak jak sobie myślę, polskie muzea państwowe mogą się rozwijać tylko w jednym kierunku de facto, takim trochę, powiedziałbym, samobójczym, no, mogą tylko nabywać rzeczy, natomiast nie mogą sprzedawać. W związku z czym no, są w pewnym sensie ograniczone. Tak. Natomiast w waszym przypadku, tak jak pan powiedział, ta kolekcja cały czas żyje. Tak. Prawda? Ona żyje, ona się zmienia, ona się powiększa, ale też możecie czasami coś wymieniać. Tak, także tak. To dla mnie, kogoś, kto działa na rynku sztuki, jest dość istotne, ponieważ jesteście dla nas takim pełnoprawnym partnerem też, prawda? Jeżeli chodzi o rynek sztuki. Bo z jednej strony rozumiem, że nabywacie dzieła sztuki, prawda, na rynku, ale z drugiej strony też wymieniacie w jakiś sposób też przez ten rynek. Dlatego to jest też taki przykład zupełnie w Polsce na wyjątkowy, gdzie muzeum staje się takim pełnoprawnym partnerem też, nie wiem, domów aukcyjnych, galerii, no w ogóle kolekcjonerów. Tak, ale tu ja jeszcze bym zwrócił uwagę, może oprócz takiego aspektu handlowego, to na pewno też na to, że w pewnym sensie ja też zauważyłem owoc tej naszej pracy dziesięcioletniej, że w katalogach aukcyjnych, na przykład dotyczących tych artystów, których tutaj mamy na ścianach, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, byli bardzo mało znani, pojawiają się informacje o naszych wystawach, o tym, co udało nam się ustalić, bo czasami to są bardzo trywialne rzeczy, jak ustalenie prawidłowej daty, na przykład śmierci czy urodzenia artysty.
No i te informacje pojawiają się w katalogach aukcyjnych, pojawiają się nie tylko w katalogach aukcyjnych polskich, ale również i zagranicznych, co jest takie, można powiedzieć, miłe, nobilitujące i pokazuje, że jakby ta praca ma sens, bo pewnym w sensie, no my mamy taką misję, kształtujemy, czy staramy się ustalić jakby pamięć o tych artystach, która w wielu wypadkach jest zafałszowana, zamazana albo po prostu rozproszona zupełnie. A mam takie pytanie, a jak to było na samym początku? Chodzi mi bardziej o taką reakcję ludzi wokół. No bo 10 lat temu, to już 10 tak. lat, to w tym roku będzie tak. rocznica. Tak. 10 tak, lat. Tak, tak. No i 10 lat temu powstaje to muzeum, no i takie trywialne pytanie, a co ludzie mówią? Co mówili ludzie? I chodzi mi też z jednej, no bo nie chodzi mi o, powiedzmy, znajomych z kręgu właściciela, którzy no to są, czy kolekcjonerów, którzy po prostu są no, w tej sztuce już od dawna, ale chodzi mi o ludzi, którzy właśnie jakby sztuka istnieje obok nich i nagle powstaje coś takiego jak ten twór. Jaka była reakcja? Czy może pan powiedzieć, jaka była reakcja na początku i porównać na przykład teraz po 10 latach? Jak to jest? Czy rzeczywiście widać taką zmianę, że ktoś, kto przyszedł tutaj pierwszy raz, nie wiem, parę lat temu, no teraz już zupełnie inaczej na sztukę patrzy właśnie dzięki temu, że tutaj wszedł? Te reakcje były bardzo różne. Skupiam się na takich, powiedzmy, osobach, którym muzeum było udostępniane, jak to się mówi, daily basis, czyli po prostu... Tak, codziennie. Codziennie, prawda? Więc te reakcje były różne. Niektórzy no, przychodzili, podziwiali meble, bo podobały mi się obrazów bardzo nie wnętrza. Widzieli. Tak, wnętrza, które są cudownie wykończone i to są znakomite rzeczy. Ale pojawiały się osoby, które no, były zachwycone na przykład, że zobaczyły na ścianach obrazy Pankiewicza, którego uwielbiają i przychodził taki pan, który no, zobaczył Pankiewicza i mówi, że on w ogóle sobie nie wyobrażał, że w Konstancinie może odnaleźć obrazy Pankiewicza. Co ciekawe, Pankiewicz mieszkał kiedyś w Konstancinie, więc jakby ta historia gdzieś tam ma dalej swój związek. I mieszkańcy, myślę, o tym pamiętają. No, miałem na przykład taką osobę, która zauważyła obraz Pressmana. Jeden z takich obrazów, który był jako jeden chyba z najwcześniej nabytych do kolekcji. Artysta zupełnie nieznany. I ona w tym obrazie się po prostu zakochała. Jak za każdym razem, jak przychodziła, to pytała, czy ten obraz będzie gdzieś w jakimś katalogu opublikowany, czy może jakąś pocztówkę z nim możemy zrobić. Albo jak go nie było, to po prostu no, pytała, gdzie ten obraz jest. Więc jakby to pokazuje, że te osoby wracały do nas ewidentnie i one się oswajały z tą kolekcją. Te, można powiedzieć, egzotycznie brzmiące nazwiska w pewnym momencie też stawały się takie dosyć im bliskie, właśnie poprzez ten taki pierwszy kontakt wzrokowy ze sztuką. No i oczywiście za tym idzie cały taki proces, powiedzmy, no właśnie pierwszego obycia estetycznego z obrazami, z pięknie oprawionymi obrazami w nowoczesnych ramach, a potem te osoby wnikają właśnie w tę historię sztuki, czytają o no, niezwykle burzliwych losach tych artystów. To jest już ta nasza praca, którą staraliśmy się zrobić. Więc chyba zachodzi później coś takiego, co jest dosyć istotne w muzealnictwie, w historii sztuki, że z jednej strony jest taki ogląd bardzo estetyczny, a te obrazy akurat tak się składa, że są dosyć dobrze przyswajalne, a z drugiej strony jest taka... Nie są trudne w odbiorze, a z drugiej strony jest za nimi bardzo ciekawa historia, byśmy powiedzieli, czy cała ta warstwa intelektualna, która też, trzeba powiedzieć, no jest dosyć istotna w kontekście sztuki. Absolutnie. Ja uważam, że to jest właśnie chyba największa siła u was. To jest to, że tak jak wspomniałem, że ktoś, kto przekroczy tu próg, dobrze się czuje. Nie czuje się oszołomiony jakimś takim, taką po pierwsze czymś, co jest niezrozumiałe. Prawda? No wyobraźmy sobie, że ktoś robi pierwszy krok do galerii, w której jest samo malarstwo typu Jackson Pollock. Tak? To jest troszkę inaczej niż jak wchodzi tu. I to, że jest ta właśnie taka spójność, że wchodzę, jest piękne wnętrze, jest przyjemnie. Tak? Tak. Bo ja mam wrażenie, i to zresztą też często mówią mi osoby, które mają, które swój pierwszy kontakt ze sztuką, raczej wchodząc do publicznych galerii czy do muzeów, to nie jest takie... Zwykle pierwszym takim uczuciem jest onieśmielenie. Tak. U was tego nie ma, bo u was jest coś, co, że jest przytulne wnętrze, prawda? Przychodzimy, widzimy, jest coś ładnego, jest miłego
I nie jest to coś, co jest w jakiś sposób, no nie powiem, że odstręczające, ale takie nieprzystępne. O, tak. To jest dobre ale słowo. Wie pan co, żeby tak skonkretyzować, to ja panu powiem, co tutaj właśnie, to jest idea domu. Dlatego, że równie dobrze to muzeum moglibyśmy nazywać dom dla sztuki. Dlatego, że to oczywiście bierze się również z koncepcji, z wizji kolekcjonera pana Refflera, że to muzeum ma być nie takim typowym gołym muzeum, tylko po prostu ma być domem. Co ciekawe, właśnie ten budynek został odrestaurowany tak, żeby odzwierciedlał, no powiedzmy, wnętrza domów z dwudziestolecia międzywojennego, czyli powiedzmy meble, sztukateria, art deco. I dlatego osoby przychodzące, mamy oczywiście taką nadzieję, czują się po prostu jakby przyszły w gości do czyjegoś domu. Tak, ja szczerze mówiąc miałem wrażenie, jak tu wszedłem po raz pierwszy, to miałem wrażenie, że zaraz z któregoś z pokojów to wyjdzie Hercules Poirot. Tak mi się to skojarzyło, bo tam to jest zawsze w tym serialu, te piękne wnętrze artykowskie. I właśnie ktoś wchodzi i to jest taka trochę podróż w czasie. Tak. Właśnie tu Hercules Poirot się gdzieś przemyka po tych piętrach, także to jest niesamowite, bo to jest to, co... Cały czas to powtarzam w naszej rozmowie, ale to jest właśnie ta spójność. Że nie tylko obraz, ale też sufit, też podłoga, też zegar, też fotel. To jest rzeczywiście coś, co budzi taką, jak pan powiedział, atmosferę domową. Dobrze, Konstancin to jest takie dosyć specyficzne miejsce w Warszawie, bo oczywiście jest to, jak to się w Warszawie mówi, warszawskie Beverly Hills, ale nie tylko. Ponieważ Konstancin ma status uzdrowiska, ma piękny park zdrojowy, tężnie i jest myślę jednym z takich miejsc, które warszawiacy bardzo lubią odwiedzać, też jak jest ładna pogoda, lato, wiosna i nie tylko najbogatsi warszawiacy, ale w ogóle warszawiacy. Tak. I teraz pytanie jest, jak muzeum funkcjonuje w tej społeczności? Czy w ogóle jakoś funkcjonuje? Czy to jest tak, że na przykład po tych 10 latach może pan powiedzieć, że to muzeum się trwale już jest jakimś takim punktem, że jak są, nie wiem, Dni Konstancina albo jakieś imprezy w Parku Zdrojowym, no to jest to jakiś element, który na przykład przez ludzi jest odwiedzany. Oczywiście to się zmieniało, bo na przykład na początku mieliśmy taką formułę, że trzeba się było umówić. Więc ja nosiłem przy sobie telefon. No większy wysiłek. Tak, i wtedy no były telefony, że chcielibyśmy zobaczyć muzeum. I potem ten jakby, jak zauważyliśmy, że właśnie powiedzmy, no jest większe zainteresowanie turystów, skanalizowaliśmy, że tak się nieładnie wyrażę, ten ruch turystyczny i otworzyliśmy muzeum w każdy czwartek i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca. I to znakomicie funkcjonuje, bo odwiedzający przyzwyczaili się do tego, wiedzą, że mogą przyjść bez zapowiedzi w zasadzie w takie dni. Ale to jest jeszcze jakby to powiedzmy taki półśrodek, dlatego że no, przyszłość przed nami, więc będziemy starali się to zagospodarować tak, żeby na przykład weekendy muzeum było otwarte. Oczywiście no, będzie to dostosowane do tego, co się dzieje, jak kształtuje się właśnie turystyka w Konstancinie. Ale no, oczywiście chcemy się do tego dostosować i tak jak pan wspomniał nawet, no, jest też tak, że przyjeżdżają właśnie podczas tych dni rowerzyści, zostawiają sobie rowerek, zdejmują kaski i w stroju rowerowym odwiedzają muzeum. Tak, to jest piękne. Są spacerowicze z dziećmi, nie może sprawia to szczególną radość, jak przychodzą dzieci, bo wie pan, bo to jest po prostu też no, taka misja kształtowania i uczenia od najmłodszych lat obycia ze sztuką, co mnie samemu brakowało, można powiedzieć, w dzieciństwie. A jak współpracujecie w ogóle z muzeami publicznymi? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, to jest też bardzo ciekawy temat. On się rozwijał w ten sposób, że na początku muzea wypożyczały poszczególne obrazy na wystawy. Oczywiście no, wtedy pan Marek był tylko znany jako kolekcjoner, muzeum tutaj nie było jeszcze udostępniane, więc niektóre obrazy, na przykład to była wystawa Ibisza i tam były obrazy wypożyczane do Lublina, to takie poszczególne bym powiedział, czy pojedyncze obrazy. Natomiast w miarę upływu czasu, kiedy już gdzieś tam te informacje się rozchodziły w eter, to rzeczywiście też no, powiedzmy te kwerendy muzealne muzeów dużych, publicznych były częstsze i więcej wypożyczaliśmy obrazów na zewnątrz, do dużych muzeów. Były to wystawy, no powiedzmy, bardziej może też uprofilowane na twórczość tych artystów.
I do tej pory właśnie w ten sposób pracujemy, że wypożyczamy bardzo chętnie muzeom, żeby wzbogacać te wystawy, też żeby zwiedzający mogli się opatrywać właśnie z tą sztuką, której w Polsce było bardzo mało, bardzo niewiele na wystawach. Ale co ciekawe, ten kierunek też świadomie podejmowaliśmy w ten sposób, że to nie jest tylko tak, że my wypożyczamy komuś muzeum, tylko my również wypożyczamy od muzeów. No, ale pożyczają wam? Tak. I to już jest wiele takich przykładów. No, ostatnim takim bardzo ważnym dla mnie osobiście też przykładem było to, że w 2018 roku przygotowaliśmy taką wystawę. To była zresztą też pierwsza taka wystawa, można powiedzieć, problemowa po tych wystawach monograficznych. Wystawa, która się nazywała Kobiety Montparnasse. Mhm. I tam pokazaliśmy Łempicką i wokół Łempickiej te wszystkie artystki, muzy, z lat 20. z otoczenia artystycznego i wypożyczyliśmy jeden z najbardziej ważnych obrazów w polskim muzealnictwie, czyli obraz Tamary Łempickiej Znużenie z Muzeum Narodowego. No, więc jakby my też staramy się w ten sposób działać, że też my kształtujemy wystawy. Oczywiście od samego początku, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale my wypożyczaliśmy też obrazy z muzeów za granicą, na przykład z kolekcji Oskara Geza, o której wcześniej wspomniałem. Więc jakby staramy się działać dwustronnie. To znaczy my organizujemy wystawy i również wypożyczamy i ta ścieżka, że tak powiem, się rozwija. No, oczywiście razem z obrazami też przechodzi wiedza o tych artystach, czyli to, co wypracowaliśmy w przeciągu tych lat, to chętnie się z tym też dzielimy. A zagranica? Kontakty z zagranicą? No bo wspomniał Pan o Szwajcarii, o Getz, ale czy na przykład też, nie wiem, muzea czy inne instytucje zagraniczne na przykład do Was się zwracają? Czy w ogóle istniejecie jakoś, już zaczynacie istnieć tam? Tak, mieliśmy... Co prawda były to jakieś pojedyncze wypożyczenia, była wystawa w 2017 roku w Muzeum Neuenstadt am Kosel w Niemczech. To była taka wystawa właśnie tylko z naszej kolekcji. Wypożyczyliśmy obrazy do Paryża, na taką wystawę, która opowiadała o Polonii, czyli o Polakach pracujących w Paryżu. Teraz przygotowujemy też się do wypożyczenia obrazów na wystawę taką, można powiedzieć, która prezentuje tylko naszą kolekcję. A pytanie o przyszłość? Oprócz, rozumiem, wystaw i ten, czy jest jakiś punkt w przyszłości taki istotny? To znaczy, my mamy z jednej strony taki rytm, który wypracowaliśmy dotychczas, czyli tych wystaw monograficznych poświęconych poszczególnym artystom. No i jeszcze tych nazwisk zostało sporo, którym artystom można było poświęcić wystawę. Na pewno mogę powiedzieć, że jeszcze pozostał Kisling, którego coraz większe zbiory mamy i chcielibyśmy przygotować wystawę. Będzie pewnie też wystawa Meli Mutter, ale to będzie wystawa zapewne z jakimś z dużych muzeów w kooperatywie. No i chcemy też oczywiście pokazać zbiory w Paryżu. Też już nad tym trwają prace, ale na razie jeszcze powiem tylko hasłowo, że tak, chcemy taką wystawę w Paryżu zorganizować, ale co do partnerów to jeszcze właśnie są negocjacje, rozmowy. Myślę, że to jest perspektywa 2 czy 3 lat. Panie Arturze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałem i szczerze mówiąc, jestem bardzo optymistycznie podbudowany. Bo Państwa muzeum jest takim jasnym punktem, uważam, na takiej mapie kolekcjonerstwa polskiego. Mam nadzieję, to jest moja główna nadzieja i takie właściwie przesłanie naszej rozmowy, żeby to muzeum stało się przykładem też dla innych, bo jest dużo kolekcjonerów w Polsce, którzy naprawdę mają i środki, i myślę też pasję do tego, żeby zbierać sztukę, ale mam wrażenie, że nie są jeszcze gotowi do tego, żeby ją właśnie pokazać publicznie, żeby dojść do tego poziomu. Bo Polska być może jest też takim środowiskiem, nie wiem, krajem, który do tego w jakiś sposób nie zachęca, bo jak słyszę często, dawniej szczególnie słyszałem właśnie takie opinie, że pokazywanie tej swojej sztuki, tej swojej kolekcji, to tak wszyscy na to do tego podchodzą troszkę albo z jakąś taką niechęcią, albo z jakąś obawą, co jest zupełnie inaczej niż na Zachodzie, gdzie na Zachodzie ktoś, kto jest, nie wiem, kto działa w biznesie, ma pozycję w biznesie, ale jednocześnie jest kolekcjonerem sztuki, to
dostaje jakby dodatkowy punkt, dodatkowy plus. Jest to, jak widać, jest postrzegany jako ktoś, kto ma, który właśnie ma, nie wiem, rozszerzoną osobowość, rozszerzoną jakąś swoją skalę zainteresowań. I to mu się przydaje jakby w wielu dziedzinach. Następuje taki efekt synergii, prawda? Wie pan co, ja jestem prostym historykiem sztuki, nie jestem biznesmenem, więc jakby może powiem takimi prostymi słowami, tak jak ja to czuję, że jest takie powiedzenie, że happiness is real when shared, czyli szczęście jest realne wtedy, kiedy jest dzielone. I to się sprawdza też przy okazji sztuki, że jakby widać tutaj pasję kolekcjonera, ale jakby dodatkową radość czy spełnienie powoduje to, że można się tą pasją dzielić i wiedzą o sztuce i pasją kolekcjonowania. Ja myślę, że zawsze, bo to rodzi oczywiście interakcje społeczne, to poszerza zainteresowania, nowe kontakty, także biznesowe. To kolekcjoner mógłby dużo więcej też o tym powiedzieć, ale myślę, że chyba to w ten sposób działa. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszamy koniecznie do Konstancina, na ulicę Szpitalną 14, do Willi Le Fleur. Jeżeli Państwo nigdy nie mieliście kontaktu ze sztuką, albo Wasz kontakt ze sztuką nie był taki miły, naprawdę zapraszamy tutaj w Willi. Zobaczycie, jak sztuka funkcjonuje właśnie na ścianach w domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.